A jeszcze kilka takich biegających poranków i kondycja mi się naprawdę poprawi. Schody z ratusza pokonane, jesteśmy już w samochodzie Onetu. Za moment ruszamy przez Warszawę. A z nami kolejny gość, dr Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Pewnie słyszał pan, jak wyglądają nowe założenia, jeśli chodzi o jesienną strategię walki z koronawirusem. I zacznijmy od tego, że to lekarze rodzinni w tej chwili powinni decydować o tym, czy kierować osobę z objawiami COVID-u na test. Proszę powiedzieć, czy to jest dobrze, czy źle, czy przychodnie są do tego przygotowane, bo Porozumienie Zielonogórskie twierdzi, że absolutnie nie, że system się przez to zawali. Ja bardzo się cieszę, że w ogóle ta strategia powstała. Myśmy się dopominali o strategię walki z jesienią już dłuższy czas. Wytyczne WHO dotyczące zwalniania z kwarantanny, zwalniania z izolacji zostały opublikowane 27 maja. My teraz we wrześniu dopiero te wytyczne wprowadzamy. Dobrze, że to się dzieje. Szkoda, że tak późno. A jeżeli chodzi o przerzucenie odpowiedzialności za epidemię, jak pani redaktor to powiedziała, na lekarzy POZ-u, to ja rozumiem te obawy, które dziś podnosi środowisko lekarzy rodzinnych. Mam wrażenie, że głos lekarzy rodzinnych nie został uwzględniony, że bardziej zwyciężyło podejście, kompetentne, ale podejście, punkt widzenia szpitalników, lekarzy chorób zakaźnych, którzy mają trochę inne warunki do walki z epidemią. Ja obawiam się tej zmiany, również dlatego, że tworzy się chaos informacyjny. Do tej pory myśmy wszyscy informowali naszych pacjentów, mówiliśmy, że pacjent, który podejrzewa u siebie koronawirusa, nie ma wręcz prawa dotknąć nawet klamki POZ-u czy SOR-u, bo wtedy narazi innych pacjentów na zakażenie, że taki pacjent, który może mieć koronawirusa, a więc ma takie objawy jak gorączka, kaszel, duszność, do tych objawów dołączyliśmy utratę węchu i smaku, że taki pacjent powinien albo poprzez sanepid, albo przez szpital zakaźny być testowany. Czyli podkreślaliśmy, że taki pacjent ma nie trafić do POZ-u i to w świadomości pacjentów cały czas jest. Dzisiaj słyszymy totalne odwrócenie tej narracji. Mówimy pacjencie nie tylko dzwoń do POZ-u, ale wręcz musisz się w tym POZ-cie pojawić, żebyś miał wykonany test na koronawirusa. Jakie będą tego skutki? Prawdopodobnie pacjenci albo nie będą do tych POZ-ów przychodzić, tak może się zdarzyć, i będą kierować się po prostu do szpitala zakaźnego, albo nie będziemy prowadzić dochodzenia epidemiologicznego, bo taki pacjent będzie wolał podjąć izolację w domu bez testu, niż do lekarza POZ się zgłosić. Inna sprawa jest taka, że dziś mówimy o przerzuceniu odpowiedzialności za testowanie na lekarzy rodzinnych, a nie dajemy im do tego narzędzi. Dlaczego lekarz rodzinny musi dziś zobaczyć pacjenta po to, żeby zlecić mu test na koronawirusa? Ja nie rozumiem tego i chciałbym tutaj uzyskać od Ministerstwa Zdrowia szerszą informację, czemu to ma służyć. Dlaczego lekarze rodzinni nie dostają dzisiaj narzędzi do walki z koronawirusem, a tylko mają być tym pierwszym ogniwem? Jakie to miałyby być narzędzia? Co lekarze rodzinni powinni mieć zapewnione, co powinny mieć zapewnione, co powinny mieć zapewnione przychodnie, żeby taki system zadziałał, żeby się udał cel, czyli jak rozumiem, odciążenie sanepidu? Zobaczmy dzisiaj na to, jak zorganizowane są miejsca, do których trafiają pacjenci z koronawirusem. Są wydzielone strefy czyste i brudne, jest wydzielony personel, są środki ochrony indywidualnej, nie fartuchy, tak jak mówiono na konferencji prasowej, tylko pełne środki ochrony indywidualnej, mające chronić lekarza, a przez to chronić kolejnych pacjentów. Jest możliwość, powinna być moim zdaniem możliwość testowania również na podstawie teleporady. Kiedy my dzisiaj patrzymy na te algorytmy rozpisane przez Ministerstwo Zdrowia, to w naszych głowach pojawiają się konkretni pacjenci. I ja mam tutaj wizję pacjenta, który ma gorączkę, zgłasza się przez teleporadę, otrzymuje informację, żeby 3 dni pozostał w domu, po czym ma utratę węchu i smaku. I taki pacjent, który ma silne kliniczne podejrzenie, że ma tego koronawirusa, powinien być według tych algorytmów zaproszony do podstawowej opieki zdrowotnej i tam dopiero po osobistym zbadaniu lekarz może zlecić mu test. Dlaczego? Dlaczego taki pacjent nie może mieć zleconego testu już na podstawie
teleporady. Dodajmy, że to wszystko dzieje się w trudnym momencie dla ochrony zdrowia, ale dla nas wszystkich, w momencie, kiedy wróciliśmy z wakacji, kiedy są otwarte szkoły. Podstawowa opieka zdrowotna to jest ten punkt styku tak naprawdę między szkołą a ochroną zdrowia. Tu trafiają dzieci z swoimi chorobami. Tutaj jest dokonywane szczepienie przecież nie tylko na grypę, ale również na inne choroby. Tu wreszcie, i to chyba najważniejsze, w podstawowej opiece zdrowotnej leczeni są dziś pacjenci z chorobami przewlekłymi, pacjenci, którzy wielokrotnie są w wieku powyżej 60, 65 roku życia, nie mówiąc już o tym, że wielu lekarzy w POZ dziś jest powyżej 65 roku życia i naprawdę wymaga to, jeżeli miałoby tak być, że pacjenci z podejrzeniem koronawirusa mieliby trafiać do POZ-u, wymaga to bardzo starannych procedur dostosowanych wręcz do indywidualnego POZ-u. Tego nie da się zrobić tak szybko. A jest takie ryzyko, że ci starsi lekarze będą po prostu rezygnować z pracy? Dostaje pan takie sygnały? Już w marcu do naszej izby lekarskiej wpływały pytania od lekarzy, to zwykle lekarze powyżej 65, ale zwykle 70 roku życia, co mają zrobić w przypadku nasilenia się epidemii, jak mają się zachowywać, skąd wtedy było pytanie wziąć środki ochrony indywidualnej. Ja wiem, że lekarze dzisiaj na pewno nie opuszczą swoich pacjentów, tak jak to było zresztą w trakcie epidemii, my z pacjentami będziemy, ale trzeba zrozumieć tą zupełnie zrozumiałą obawę lekarza po 70 z wieloma chorobami współistniejącymi, przecież lekarze chorują tak samo jak pacjenci, który bez zapewnienia środków ochrony indywidualnej, bez wydzielenia ścieżek dla pacjentów, wyobraża sobie dzisiaj, że przed jego gabinetem w poczekalni siedzi chora z cukrzycą, chory z nadciśnieniem i chory z gorączką i utratą węchu i smaku, czekając na zakwalifikowanie na test. Moim zdaniem to może doprowadzić do narażenia takiego lekarza i do narażenia pacjentów, jeżeli nie stworzy się odpowiednich procedur, a te procedury muszą być dostosowane wręcz do konkretnej lokalizacji danej jednostki. Panie doktorze, mają zniknąć szpitale jednoimienne. W to miejsce ma wejść system, trzystopniowy system placówek. Co to oznacza dla pacjentów, dla lekarzy? Czy to jest dobry ruch? Ja zwracam uwagę, że ta zmiana, która dzisiaj się dokonuje, to jest pewna rewolucja w podejściu do walki z koronawirusem. Rewolucja wręcz dla milionów ludzi, dla milionów obywateli, bo to nie tylko zmniejszenie długości izolacji czy kwarantanny, ale też właśnie trzystopniowy podział na szpitale, zwiększenie roli lekarza POZ-u. Nie wiem, czy to jest dobry moment, właśnie wrzesień, na to, żeby taką rewolucję przeprowadzać. Już mamy sygnały od lekarzy mówiące o tym, że będzie kompetencyjny chaos, to znaczy w tym początkowym okresie wprowadzania tych zmian nie będzie po prostu do końca wiadomo, który szpital ma przyjąć jakiego pacjenta, że te szpitale trzeciego stopnia referencyjności mogą być tymi szpitalami, do których będzie się kierować wręcz większość takich pacjentów, że one mogą tego naporu nie wytrzymać. Zatem dobrze, że ta strategia się pojawia. Moment w mojej ocenie jest trochę spóźniony i przez to nakłada się już na jesień. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno obawy dotyczące wprowadzenia tych procedur są spore, a są spore również dlatego, że kiedy dosłownie kilka dni temu wprowadzano zwolnienie z izolacji po 10 dniach chorych pacjentów bezobjawowych, to sanepidy nie otrzymywały tej informacji z góry. Potem pan minister Niedzielski interweniował i na jego prośbę główny inspektor sanitarny rozsyłał do państwowych inspekcji sanitarnych, do powiatowych inspekcji sanitarnych informacje, jak mają się zachować te jednostki. To wszystko przy tych zmianach jest niestety ręcznie sterowane, jak widzimy, i spóźnione. No, myślę, że trzeba zaapelować o odpowiedzialność do nas wszystkich, żebyśmy po prostu nie musieli dzisiaj chorować. A jak to zrobić? No bardzo prosto. Musimy wysypiać się, dbać o wysiłek fizyczny, o umiarkowanym nasileniu. A wreszcie, kiedy idzie sezon grypowy, zadbajmy o szczepienie na grypę. Zaraz o tych szczepieniach na grypę porozmawiamy, bo to też jest kolejny temat związany ze strategią. Wspomniał pan o skróconej kwarantannie. Czy ja dobrze rozumiem, że to teraz na lekarzu rodzinnym spoczywa obowiązek, żeby dać zaświadczenie, że po 10 dniach pacjent już nie będzie miał tego testu zwrotnego, tylko będzie miał zaświadczenie, że jest, nie wiem, odbył kwarantannę i wszystko jest okej?
To jest nowy tą ideą, która przyświecała i którą nam przekazano, było to, żeby kwarantanna wygasała z automatu i izolacja wygasała z automatu. Izolacja dotyczy osób chorych, kwarantanna osób zdrowych, podejrzanych o możliwość kontaktu. Żeby ta izolacja i kwarantanna wygasała z automatu, chyba że lekarz rodzinny ją przedłuży. W związku z tym po ósmej dobie takiej izolacji należałoby odbyć teleporadę z lekarzem rodzinnym i jeśli utrzymują się dalej objawy, to lekarz rodzinny decyduje o przedłużeniu tej kwarantanny, tej izolacji. Jeżeli nie decyduje się, to ta izolacja wygasa w sposób automatyczny. No, znowu sęk w tym, jaka będzie praktyka, to znaczy, czy rzeczywiście będzie można się dodzwonić do podstawowej opieki zdrowotnej i czy pacjenci zachowają się odpowiedzialnie, bo wyobrażam sobie, że jeżeli ktoś ma gorączkę, ktoś ma utrzymujący się kaszel, no to musi o tym powiedzieć dla bezpieczeństwa nas wszystkich lekarzowi przez telefon w ramach teleporady. Tu również w rozporządzeniu jest dopuszczona wizyta domowa u takiego pacjenta, ale no, nasze zdrowie nas wszystkich dzisiaj zależy od odpowiedzialności nas wszystkich, od tego, czy my będziemy zachowywać się racjonalnie, czy rodzice będą puszczać do żłobka, przedszkola dzieci z objawami infekcji górnych dróg oddechowych, czy jednak pozostawią te dzieci w domu. To wszystko jest również w naszych rękach, nie tylko w systemu ochrony zdrowia. Rząd zapowiada również rozbudowanie tego systemu mobilnego pobierania próbek do testu, czyli badanie drive-thru, ale zdaje się, że tam system informatyczny, żeby się zalogować czy zarejestrować, żeby zgłosić chęć pobrania takiej próbki, nie działa. Jak to wygląda z pana perspektywy? Do tej pory te punkty drive-thru działały bardzo krótko. To było dosłownie kilka godzin dziennie, dwie, czasem trzy godziny dziennie. To jest rzeczywiście miejsce, w którym dostępność do testów na koronawirusa jest dla pacjenta najłatwiejsza. On po prostu swoim samochodem podjeżdża i ma ten wymaz wzięty, a wynik jest za kilkanaście godzin. W związku z tym rozbudowanie tych punktów drive-thru to dobry krok. Należałoby tylko sprawdzić, jak w tych punktach działają procedury, jak technicznie brany jest wymaz, czy to spełnia wszelkie wymogi, jeżeli chodzi o potem o powtarzalność tych testów i o wiarygodność wyniku. Natomiast tak, myślę, że to jest dobre rozwiązanie. System komputerowy to jest osobny problem, bo do tej pory przecież my mieliśmy kontakt z sanepidem w zasadzie jedynie przez telefon. Tam systemu komputerowego takiego ogólnodostępnego, który połączyłby na przykład lekarza, pacjenta i sanepid, w zasadzie nie było takiego kanału komunikacji POZ sanepid, nie było dedykowanego. To był tylko i wyłącznie telefon, który można było wykonać. No i tak jak wszystkie telefony do sanepidu, czekać po prostu na połączenie. W związku z tym na pewno taki kanał komunikacji by się przydał i ta cyfryzacja sanepidu i dołączenie w takim modelu, który w tej chwili jest proponowany do tego systemu POZ-u, jest konieczne, a rozbudowanie punktów drive-thru to dobry krok, bo pokazuje, że chcemy więcej testować i chcemy testować szybciej. Z drugiej strony zmuszanie lekarzy rodzinnych do osobistego badania pacjenta przed skierowaniem go na test, a uniemożliwienie zrobienia tego przez teleporadę pokazuje, jakby rząd chciał iść w przeciwnym kierunku, czyli ograniczyć tak naprawdę dostępność do testów. Ja tutaj nie widzę logiki, to mi się kłóci. Boi się pan, że przychodnie staną się wylęgarniami koronawirusa? Tak jak mówi porozumienie żołnierskie. Wierzę, że będzie można zorganizować to w taki sposób, a przede wszystkim, że jednak ministerstwo dozwoli lekarzom rodzinnym na zlecanie testów na koronawirusa poprzez teleporadę, czyli da lekarzom narzędzia do tego, żeby z tym koronawirusem walczyli. Jeżeli tak się nie stanie, widzę możliwość taką, że pacjent z objawami koronawirusa, a potem z koronawirusem mógłby trafić do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Tu znowu chodzi o procedury. Czy miałby być jakiś czas, w którym ci pacjenci podejrzani o choroby infekcyjne trafią do przychodni, a wtedy nie będzie tam innych pacjentów, ale znowu po takim pacjencie przecież POZ powinien zostać przynajmniej przewietrzony. Muszą być dostępne środki ochrony indywidualnej. No, to bardzo trudno jest zrobić, szczególnie w sezonie infekcyjnym, gdzie mam wrażenie, że niestety tych pacjentów będzie bardzo dużo. Pacjentów z infekcją górnych dróg oddechowych, a przecież objawy koronawirusa są niecharakterystyczne. Ja nie do końca rozumiem, jaka idea miałaby przyświecać badaniu przedmiotowemu pacjenta z objawami takimi jak gorączka,
czy kaszel, albo na przykład utrata węchu i smaku, jaka idea miałaby przyświecać kwalifikacji tych pacjentów do testu, bo klinicznie pacjentów z gorączką nie odróżnimy, tych, którzy mają gorączkę w przebiegu koronawirusa od gorączki w przebiegu grypy, to przecież test pokaże nam, jaka to jest choroba. Panie doktorze, wróćmy zatem do tematu szczepionek. Rząd zapewnia, że docelowo ma ich być 2 miliony. I to jest jesienią. Dużo za mało. To jest dużo czy mało? To jest dużo za mało. To jest dosłownie kilka procent populacji. Ja wiem, że do tej pory my jako Polacy niechętnie, niestety, i ubolewam nad tym, szczepiliśmy się na grypę. Teraz jest ten moment, kiedy trzeba stanowczo powiedzieć, szczepmy się na grypę, dlatego że to pozwoli odciążyć choć w części system ochrony zdrowia. Jeżeli ktoś się do tej pory nie szczepił, niech wyobrazi sobie, jak będzie się czuł, jeżeli w styczniu, lutym dostanie gorączki i będzie zgłaszał się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a sam będzie martwił się, czy to jest koronawirus, czy to jest grypa, czy nie lepiej tym wszystkim obawom, a później i powikłaniom zdrowotnym związanym z grypą pójść na przekór i po prostu się zaszczepić, ale liczba 2 milionów szczepionek naprawdę nie pomaga. Już są pytania od pacjentów, gdzie te szczepionki można kupić, jak się będzie można zaszczepić, żeby zdążyć. No tak nie powinno być, szczególnie w sezonie pandemii koronawirusa i epidemii grypy nałożonej. Te szczepionki powinny być jak najszerzej dostępne, a nie przy liczbie 2 milionów, trzeba powiedzieć, reglamentowane. No, doktor Grzesiowski powiedział zresztą, że groteską jest apelowanie o szczepienie czy promocja szczepień przeciwko grypie w momencie, kiedy jest tak ograniczony dostęp do tych szczepionek. No, zgadzam się, że ja mam ambiwalentne uczucia w tej chwili, rzeczywiście mówiąc, zachęcając wszystkich do szczepień, a wiedząc od wczoraj, że tych szczepionek będzie tak mało. Mam nadzieję, że tych szczepionek będzie więcej i że wystarczą one dla wszystkich chętnych, bo rzeczywiście skala pytań w tym roku o szczepienia przeciw grypie i skala zainteresowania jest ogromna, tak trzeba powiedzieć, w porównaniu do poprzednich lat. I to jest to, co stało się bardzo dobrego w naszej mentalności. Dbamy o to zdrowie, nie chcemy chorować, nie chcemy po prostu potem martwić się o to, czy to jest koronawirus, czy grypa. Jesteśmy bardziej świadomi możliwych powikłań tych chorób. To dobrze, ale szczepionek musi być więcej. Ja jestem za tym, żebyśmy nadal bardzo silnie o to apelowali dla dobra nas wszystkich, żeby szczepić się na grypę, a rządzący muszą tę sprawę rozwiązać. Nie może być tak, że tych szczepionek jest dosłownie kilka procent. To nie załatwi sprawy. Zaledwie dla nieco ponad 5% populacji. Dziękuję serdecznie. Dr Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, był gościem Onet Rano. Dobrego dnia, dobrego weekendu życzę panie doktorze. Bardzo dziękuję, nawzajem.